kolejny burzowy dzień. Obecnie w okolicach Lublina utworzyła się pierwsza komórka burzowa tego dnia, z której podają pierwsze wyładowania. Fajnie urosła nade mną, ale niestety porusza się na północny wschód i mnie ominie. Zobaczymy, być może coś jeszcze powstanie. Czekamy. Od południa obecnie zbliżają się bardzo słabe dwie komórki wodowe, które nie generowały jeszcze wyładowań. Zobaczymy, może się umocnią. Raczej nie będą zbyt silne. Komórka już przeszła. Dopiero za mną umocniła się. Widzimy, jak ten rdzeń jest wykrzywiony. Także taki mini mikroburst powstał ten. Co pewnie nie jest zbyt silny, ale zawsze coś. Komórka burzowa już przeszła. Teraz tam powstała kolejna. Zaczyna coraz bardziej brzmieć. Tymczasem na zachodzie przemieszcza się już słabnąca w tym momencie super komórka burzowa z widocznym mezocyklonem. No nie generuje wodomia, także być może jest to taka mini super komórka. Ale też ładnie tam zasysa. Od podstawy widać to wyraźnie. Wow. Że znacznie oddaliła się na północ. Jeszcze tam widać jakieś pojedyncze wyładowania. One są już bardzo odległe. Nie spodziewałem się takiej silnej burzy o tej godzinie. Początkowo ta burza generowała jakieś pojedyncze wyładowania. Nie były one jakieś liczne. Dopiero później ta burza się znacznie umocniła. No i przeszła w dosyć bliskiej odległości. Ale dzięki temu mieliśmy widok na wszystkie, dosłownie wszystkie wyładowania doziemne, jakie padały z tej komórki burzowej. Ciekawie, tego się nie spodziewamy.